Jesteśmy w połowie drogi pomiędzy Celestynowem a Regutem w gminie Celestynów w powiecie otwockim na Mazowszu. Robię te krótkie wideo, takie sobie. Mamy tutaj pole, które jest nawodnione odrobinę po tych deszczach, które przeszły tutaj. I tak potwierdzam, w gminie Kołbiel obok gminy Celestynów w miejscowości Kąty przeszła trąba powietrzna, ale na szczęście nie dotknęła ziemi, więc zostało tam uszkodzonych parę budynków i ogólnie nałamanych gałęzi i nie chcę się więcej wypowiadać po prostu na ten temat, bo nie znam całej sytuacji. Jak widać tutaj, o, wejdziemy sobie tutaj w dół, tu jest koryto dojścia strumienia, które zobaczcie, które jest suche, pomimo takich opadów, które ostatnio tu zeszły, to koryto jest suche jak pieprz, jak widać. Ogólnie przejdziemy się do samego strumienia. I tyle. Powiem ogólnie to, że pomimo takich ogromnych opadów, które przeszły tutaj przez miejscowość, ja myślałem, o, tutaj pokażę wam, ja myślałem ogólnie, że ten dopływ strumienia napełni się szybko wodą i będzie finito bailando, a tu nic. Po prostu ziemia jest tak wysuszona, że wchłonęła całą wodę. Z tych ulew, które tu przeszły, ziemia wchłonęła całą wodę. Więc powiem wam szczerze, ja jestem po prostu zdumiony mega, że pomimo takich ulew po prostu tu nic nie ma. Widzicie po ziemi, że jest wilgotna, bo po tych opadach jest wilgotna. Ale nic nie ma nawet w strumieniu. To jest właśnie to, o czym mówię i o czym mówiłem już dawno temu, parę miesięcy nawet temu, o katastrofie hydrologicznej w Polsce, która się wydarzyła. Ja opisałem to zanim to się zdarzyło. Zanim w ogóle do tych upałów doszło tak dalej, już dawno mówiłem o katastrofie hydrologicznej w Polsce i miałem rację, no. Miałem rację po prostu. A idziemy polem. Znaczy poboczem pola. To mamy polane. Po co ja robię ten film? No robię ten film, żeby właśnie wam pokazać, że pomimo obfitych opadów ziemia jest tak wysuszona, że wchłonęła całą wodę. O, zresztą widzicie, mamy tu błotko. Wchłonęła dosłownie całą wodę. I gucio dało to, że te opady trwały bardzo długo. No tak naprawdę, żeby wyrównać stany wody gruntowej, to by musiało bynajmniej 3 tygodnie bez przerwy padać mrzawką, żeby ta ziemia została odpowiednio nawodniona i żeby strumienie po prostu zaczęły z powrotem płynąć. Bo to, że przez chwilę, zobaczcie, sobie coś popadało, to nic nie da. Oczywiście od razu sprostuję, że ja nie jestem hydrologiem. Ja jestem ogólnie naukowcem, amatorem. Sam sobie dla siebie prowadzę różnego rodzaju eksperymenty, badania. Tylko dla swojej wiedzy. By tutaj żaden z moich porąbanych hejterów nie próbował mi czegoś zarzucać. Bo są po prostu niestety takie osoby, które za wszelką cenę wyciągają każdy mój błąd i starają się obrócić go tak, żeby po prostu nie dość, że zniszczyć cały mój kanał, to jeszcze i mnie przy okazji. I pozdrawiam tych moich kopanych w tyłek hejterów, którzy po prostu są, no jakby to powiedzieć, kretynami. I co tu by jeszcze powiedzieć ciekawego, no. Oczywiście nie mylcie, że te drzewa się powaliły, bo wichura to jakaś przeszła, nie, te drzewa już dawno leżały, tak. Zobaczcie, mamy pole.
jedno, drugie. Tam mamy ten strumień wyschnięty. Powiem wam tak, ja cały czas czuję wilgotność i wodę, ale tej wody tak naprawdę nie ma. Dlaczego? Bo cała woda jest w ziemi. Cała woda została wchłonięta w ziemię i ona sobie tam jest. Tam mamy jakąś ambonę. Powiem tak, przejdziemy się tutaj tym skrajem. Tu jest taka fajna górka. Kiedyś tutaj zrobiliśmy sobie tor i tutaj rowerami jeździliśmy za mało lata. Po prostu ta droga została tak wyjeżdżona, że tu potem rolnicy zaczęli z tego korzystać. Mieliśmy to taki tor rajdowy dla rowerów i to już się tak wyrobiło. Stare dobre czasy się odzywają. Ile rowerów się tu połamało na tych górkach. I tak. I ten dopływ idzie dokładnie z tamtych pól, jeszcze tam za drogą. I one idą tym strumieniem, co wam pokazywałem. One wytworzą dopływ strumienia, który ogólnie zaczyna się od ujścia wody w Celestynowie. Muszę co chwilę się opędzać, bo takie kleszcze latające ze skrzydłami są tu. No niestety na to nie mam wpływu. Jest to smutnym widokiem. Po co kręcę to wideo? Zaraz ktoś się głupi odezwie po to, żebyście zobaczyli, czym się kończy to, że po prostu długo nie pada deszcz. Długi brak opadów deszczu kończy się właśnie tym, że wszystko wokół zaczyna usychać, tak jak to biedne drzewko. Niestety. Coś mnie dziabnęło. Mam nadzieję, że to nie jakiś kleszcz. Niestety. Powiem wam tak, że takich widoków będziemy coraz częściej doświadczać, ale niech tu zaraz się nie odezwie jakiś porąbaniec z ostatniego pokolenia, bo ja już dawno powiedziałem, że ogólnie ocieplenie klimatu, które obecnie mamy, zdarzało się już w przeszłości, zanim człowiek wynalazł silnik spalinowy. I ogólnie rewolucja przemysłowa się zaczęła. Jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek zaczął ropę naftową wydobywać, to również były lata, gdzie były gorące. Tylko po prostu ludzie są, mają tak krótką pamięć, że nie pamiętają takich w ogóle zdarzeń, bo te zdarzenia były dawno i po prostu ludzie zapomnieli. Ale jest coś takiego, co się nazywa historia, książki od historii. Różnego rodzaju pomiary hydrologiczne wykonywane w przeszłości i zapiski z dawnych kronik historycznych w naszym kraju także, ale też w innych, można sobie łatwo znaleźć i poczytać, że takie rzeczy się działy, że były lata bardzo gorące, były lata bardzo mokre, w sensie, że lało cały czas i były burze, wichury, nawałnice. Tak jak jeszcze za czasów rzymskich był tajfun. Przepraszam, huragan, nie tajfun, na północy Włoch, na granicy Włoch i Alp. I to jest potwierdzone naukowo, że to się stało. Teraz ktoś się odezwie, no gdzie huragan nad Europą? Zdarzały się. I to jeszcze zanim była rewolucja przemysłowa, zanim były silniki parowe i tak dalej, i tak dalej. Tam mamy w dole koryto tego strumienia, znaczy dopływu strumienia. No i tak sobie idziemy. Wiecie, ja mam gdzieś to, ile to wideo będzie trwało. Chcę wam po prostu pokazać, żebyście sobie na podstawie tego wideo zobaczyli, czym się kończy właśnie to, że są zbyt krótkie opady deszczu. O, coś wam pokażę. Zobaczcie, to są takie małe cholery. To są takie właśnie cholery, małe kleszcze ze skrzydłami. I to cholerstwo skacze z drzew.
Ja się napryskałem preparatem antykleszczowym, ale to nic nie daje, bo te cholery widać są odporne na to. No i zejdziemy sobie na małą depresję, na łączkę, piękną zieloną łączkę. Przeszedłem się tylko po to, żeby wam pokazać właśnie, czym się kończy to, że nie pada zbyt często. Jesteśmy w depresji. Mogę wam powiedzieć, o co mi chodzi z tą depresją. Jesteśmy dokładnie na poziomie lustra wody w tym strumieniu. Te trawy, te chaszcze, to jest właśnie koryto dopływu tego strumienia. Sobie w kawałek wejdę w ten koryto. No zobaczcie. To jest koryto tego strumienia i ono jest suche. Nawet mogę w nie wejść. Jest wilgoć, czuć wilgoć, ale wody nie ma. Zobaczcie. To jest koryto tego dopływu strumienia, do którego za chwilę dojdziemy. I sobie stoję normalnie suchą nogą. Kurde, ale tego tu jest tych kleszczy. Suchą nogą sobie stoję w jego korycie i nic. Dobra, wychodzimy, idziemy dalej. Bo to jest właśnie to, o czym ja mówię. Że, nie, że jeżeli tak dalej będzie, to będziemy naprawdę mieli bardzo poważny problem. Zresztą stan Wisły już pokazuje, na czym my tu tak naprawdę stoimy. Wow, a tego tutaj nie było ostatnio. Ale możecie właśnie na podstawie tych drzew też zobaczyć, czym się kończy to, że jest susza. Po prostu rośliny obumierają, bo nie dostają wody, przecież to jest logiczne. Nawet kretyn to zrozumie. Ale ja już nie pamiętam, jak sobie u mnie na kanale wpiszecie katastrofa hydrologiczna, to powiem wam mój short czy film wyskoczyć na ten temat, gdzie ja już wtedy ostrzegałem, czym to się skończy. No i dziwnie miałem rację. No i jesteśmy już blisko strumienia. Każdy, kto mnie zna, to wie, że jeżeli jest to już to pole przede mną, to już jesteśmy blisko. Tu zaraz będzie były tor dla motocyklistów crossowych i quadów, który został uwalony przez leśników. Powiem wam tak, ja lubię sobie tak często pospacerować, opowiadać wam bardzo mądre rzeczy. Mam nadzieję, że ta osoba, która mnie tak hejtuje na YouTubie, nic głupiego pod tym materiałem nie będzie próbowała insynuować, bo naprawdę już mam dosyć tej osoby. Nie chcę po prostu robić wobec tej osoby wojny, ale rzuciłem temat paru znajomym i okazuje się, że ta osoba nie tylko mnie hejtuje, ale i tak samo. I zastanawiamy się, czy nie zrobić czegoś takiego, że zgłosić po prostu tą osobę do administracji YouTube'a. Więc powiem ci, kolego, jeżeli przestaniesz pisać swoje głupie komentarze, to nic nie będziemy robić dalej, ale jeżeli będziesz po prostu pisał dalej te swoje durne komentarze, to po prostu my grupowo cię zgłosimy i uwalimy ci twój kanał. Bo rozumiem, można, ale ty to tak piszesz te swoje durne komentarze, panie kolego, żeby nie było, że ty coś insynuujesz, ty tak dalej. Robisz to w ten sposób, żeby nie było, że to ty, ale ty namawiasz. Dobra, koniec tego tematu durnego z tą osobą, bo mam jej dosyć. Nie będę po prostu blokował komentarzy tej osoby, niech tam sobie pisze, bo ta osoba po prostu by wykorzystała to, że blokuje ją. Od razu by zaczęła nawoływać, że cenzuruje ludzi. O, proszę bardzo, jak miło ktoś sobie zrobił stoliczek, ławeczkę. Można. Działkę leśną sobie wykorzystać rekreacyjnie. Bardzo mądry pomysł. No i dobrze, słuchajcie, moi mili, dochodzimy do strumienia.
I zaraz zobaczycie to, co pokazywałem już parę miesięcy temu. Parę miesięcy, nie pamiętam dokładnie, kiedy ja ten film o katastrofie hydrologicznej robiłem w Polsce. Ale jesteśmy, już mamy koryto strumienia. I już mówię, że no jest kiepsko. Wiadomo, że jeżeli będą obfite deszcze na jesieni, to wszystko wróci do normy, ale zobaczcie. Lipa. Totalna lipa. Tak, to jest ten strumień. Każdy, kto mnie zna i ogląda moje filmy na bieżąco, to wie. To jest ten sławny strumień, który jak był wypełniony po brzegi, to ja go rowerem przejechałem. To jest właśnie koryto tego strumienia. O, jest ten mój kamień, który go... Ten kamień, który wrzuciłem kiedyś do strumienia, dalej tu leży w tym miejscu. No i powiem wam tak, no i stoję w korycie strumienia. To jest koryto tego strumienia i nie ma tu wody. Stąd z Celestynowa spływa cała woda, wpływa do tego koryta i płynie dalej tam. W tamtą stronę. O, widzę, że ktoś zrobił coś bardzo pięknego, zrobił mostek, bardzo dziękuję. Jeżeli ta osoba ogląda mój film, to dziękuję bardzo za to, przyjacielu. Dzięki temu będę mógł wozem terenowym przejeżdżać szybciej. Nie będę musiał kombinować, jak to zwykle bywa. No i weźcie, pomyślcie, że o, na tej wysokości, no to jest dobry metr głębokości. Ja wjechałem z tamtej strony rowerem i tam w stronę Reguta przejechałem cały ten strumień. Potem tam mamy trasę 50 z Kołbieli do Góry Karwarii. I przejechałem przez to wszystko. No. Zobacz, zresztą widać, że tu płynie woda. No. No i tu mamy dopływ do strumienia. To jest to właśnie koryto. Tędy właśnie woda dopływa do tego strumienia. No i to koryto jest suche. To jest właśnie to, o czym ja mówię. Tak się kończy właśnie to. Katastrofa hydrologiczna. Ja tu już wtedy byłem, mówiłem, pokazywałem. Smutny widok, naprawdę smutny, bo fajnie było, jakby teraz tędy woda płynęła. Zawsze tym dopływem do strumienia fajnie woda płynęła. Tamtędy tak samo, fajnie się tutaj chodziło po tych terenach. A teraz jest trochę, powiem wam szczerze, smutno, że jak wody nie ma, bo czasy dzieciństwa się przypominają. Tędy zawsze się wyśmigało rowerem, tutaj ścieżką. Chociaż widzę, że ta ścieżka zarosła. Tak jak ludzie tędy nie chodzą. Szkoda, po prostu szkoda. Szkoda, naprawdę szkoda. Fajne miejsce. O, fajnie, że ktoś pomyślał zrobić mostek. Naprawdę muszę przyznać, że naprawdę mostek zrobiony epicko. I o to naprawdę chodzi. I tak się kończy właśnie katastrofa hydrologiczna. Że po prostu bardzo mało opadów, bardzo gorące dni, dużo gorących dni, bardzo mało opadów. Tak się to kończy, że nawet takie miłe miejsca z dzieciństwa waszego zamieniają się w pustynię. Gdzie o tej porze teraz by tu płynęła woda. Niestety. Teraz o tej porze by tu płynęła woda. Dobra, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.